Cichopek i Kurzajewski w nowym programie śniadaniowym Polsatu? Już pojawiły się nazwiska pewniaków. Ekspert mówi, kto powinien tam pracować. To już pewne, że Polsat szykuje się do odpalenia telewizji śniadaniowej, konkurencji dla Pytania na Śniadanie oraz Dzień Dobry TVN. Za te zmiany odpowiada Edward Miszczak, dawny dyrektor programowy TVN, a obecnie Polsatu. Kogo Miszczak widzi w roli prowadzących nowego programu? Na giełdzie nazwisk pojawiły się pierwsze nazwiska. Nie jest wykluczone, że możemy spodziewać się spektakularnego transferu największych gwiazd. Już wcześniej mówiono, że pewne miejsce wśród prowadzących śniadaniówkę Polsatu może mieć Marcelina Zawadzka, mająca spore doświadczenie w PONŚ. Teraz Super Express donosi o kolejnych nazwiskach potencjalnych kandydatów. Nową parą prowadzących mają być dziennikarz Polsatu Maciej Dowbor i jego żona, dawna gwiazda M jak Miłość Joanna Koroniewska. Podobno Miszczak chce postawić na ich małżeńskie docinki w porannym programie. Mówi się też o Annie Wędzikowskiej, która z hukiem odeszła z TVN w parze z kuzynką, projektantką Malwiną Wędzikowską. Fakt zapytał Filipa Metznera, specjalistę zajmującego się wizerunkiem gwiazd, na kogo w tym momencie powinien postawić Miszczak. Wiedza i osobowość. Jeśli Edward Miszczak chce, żeby ta telewizja śniadaniowa w Polsacie powstała i była oglądana, musi postawić na miks merytoryki i osobowości. To powinni być prezenterzy, którzy mają super wiedzę, są dobrymi dziennikarzami, łatwo prowadzą rozmowy i są wyraziści. A ta wyrazistość nie przeszkadzała w przekazywaniu wiedzy, uważa ekspert faktu. Metzner podpowiada też Miszczakowi, na kogo powinien postawić, by nowy program odniósł sukces. Na jego miejscu po pierwsze zadbałbym, żeby wyciągnąć z różnych zakamarków Polsatu wyraziste postacie, nie tylko z obszaru lifestyle'owego. I nie mówię tylko o Krzysztofie Ibiszu, bo to dla mnie wybór oczywisty. Pierwsze, co bym zrobił, złożyłbym propozycję Krzysztofowi. Nazwiska? Proszę bardzo. Joanna Racewicz zupełnie nie mieści się w formule newsowej. Ona też jest obecna w obszarze lifestyle'u. Moim zdaniem formuła newsowa jest dla niej turbo ograniczająca. Ona jest super sprawna dziennikarsko, a jednocześnie budzi zainteresowanie. Sięgnąłbym też do redakcji sportowej. Tam jest sporo wielu merytorycznych ludzi jak Karolina Szostak, która ma zapędy wykraczające poza sport. Mają też silną grupę pogodynków. Jarek Kret budzi wciąż zainteresowanie mediów. To gość, który przejechał świat, napisał wiele książek i dobrze opowiada. Formuła programu śniadaniowego dałaby mu nowe skrzydła. Bo rozmowa nie może być miałka i sypka. Ludzie czegoś takiego nie chcą oglądać, a goście dla czegoś takiego nie będą chcieli przychodzić. Będzie transfer Kurzopków? A czy Miszczak powinien zawalczyć o to, by przyciągnąć do Polsatu parę z konkurencyjnej stacji? Filip Metzner uważa, że to wręcz nieuniknione. Zadbałbym o transfery ze stacji konkurencyjnych. To przecież zawsze ma wymiar wydarzenia stulecia w naszej małej branży. Wyobrażam sobie taki transfer z TVN czy z TVP.
To by był ruch w stylu pana Edwarda, wywołujący wiele szumu, emocji, oburzenia i bulwersacji, podkreśla Filip Metzner. Oczywistym pytaniem jest, czy Polsat zdecyduje się na podjęcie rękawicy i wykonanie najbardziej spektakularnego transferu, czyli pary Cichopek-Kurzajewski? Mierzyłbym wysoko, a ten transfer wzbudzałby emocje. Transfer skądkolwiek powinien być z przytupem i głośny. Zadbałbym potem też o to, żeby to był fajny stały skład, żeby ludzie mogliby się do nich przyzwyczaić. Żeby nie było tak jak w TVN, że wstajesz i nie wiesz, kto poprowadzi program, podkreśla ekspert faktu.